Szanowni radni, szanowni mieszkańcy, rozpatrujemy skargę pani z Warszawy w sprawie, jak twierdzi, bezprawnego przejęcia przez wójta Kuźnicy i powiat sokólski odzyskanego przez spadkobierców zespołu pałacowo-parkowego w Pawłowiczach. Tutaj nasuwa się takie pierwsze pytanie. Czy skutecznie i z zachowaniem ustawowych terminów powiadomiono osobę skarżącą z Warszawy o terminie i miejscu rozpatrzenia jej skargi? Także proszę, nie proszę mnie, tak, proszę mnie, poczekać, proszę mnie przerywać. Tak, pan, proszę, proszę dać a na jakiej podstawie, dlaczego tak pytam? Po prostu w następnym punkcie będzie rozpatrywana moja skarga i powinniśmy być powiadomieni odpowiednio wcześniej, prawda? I dostałem pismo, słuchajcie, wczoraj odebrałem pismo, słuchajcie, z datą 12, także w piątek była napisana data w tym piśmie, zawiadomienie, że moja skarga zostanie dzisiaj rozpatrzona, tak? Także 12 w piątek dostałem pismo, ale pismo wszystko przyjmie, prawda? Te pismo listem poleconym zostało wysłane ze starostwa 16, także dopiero we wtorek. Data 12, prawda? A jeszcze była przecież sobota, to był piątek, była sobota. Ja dostałem pismo, odebrałem awizo 17, prawda? Także 16 zostało do mnie wysłane te pismo. Także 16 wysłane, 17 odebrałem. To jest w środę. Nie, tak. Także 2 dni temu, tak? I właśnie dlatego się pytam, czy ta pani z Warszawy, prawda? Czy ona skutecznie została powiadomiona, prawda? Bo wiadomo, jakie tam są odległości, ile do Warszawy idzie termin, prawda? Ile list. I także, czy to wszystko zostało skutecznie powiadomiona ta pani i z zachowaniem ustawowych terminów. Potem. I według tej pani skarżącej, wójt gminy Kuźnica nie mógł przekazać powiatowi sokólskiemu prywatnego zespołu pałacowo-parkowego w Pawłowiczach. Tutaj z tej obszernej skargi ta pani zamieściła wiele załączników, tam i decyzję wojewody, i decyzja sądu, prawda? No po prostu pani udowadniała, proszę panie Kozłowski, pani udowadniała, że po prostu, że jest ona spadkobiercą tego kompleksu pałacowo-parkowego w Pawłowiczach i że wójt gminy Kuźnica nie mógł przekazać, znaczy nie mógł przejąć tej prywatnej własności na poczet swojej własności. Także ta posiadłość nie mogła przejść na własność gminy Kuźnica i jednocześnie analogicznie już potem wójt gminy Kuźnica nie mógł tego przekazać powiatowi. I no pani tutaj właśnie udowadnia, że pisze, że ta własność została przejęta przez gminę Kuźnica niezgodnie z prawem. Także jak ja zrozumiałem z przedstawionej tej skargi i tych obszernych właśnie wyjaśnień, także no według mnie, także ta pani mnie przekonała, uważam, że ta skarga jest jednak zasadna, prawda? I tutaj po prostu nasuwa się, takie właśnie pytanie, w eterze, prawda, na mieście, prawda, już są takie, bo ten temat już był poruszany już wcześniej, prawda? Dlaczego, proszę mi nie przeszkadzać. Tak, panie Jarosławie, proszę pytanie, czy jakiś wniosek pan ma, tak? No dlaczego tak właśnie, tak
pośpiesznie, prawda, i tak szybko właśnie chcecie właśnie ten przejąć ten kompleks pałacowo-parkowy. Właśnie tutaj pani podkreślała takie ciekawe zdanie, że po prostu według tej pani po prostu te działania wójta i starostwa po prostu chodzi o to, no żeby uniemożliwić albo utrudnić, czy przedłużyć wręcz, prawda, przejęcie na własność przez tą panią tej posiadłości. To dziękuję. Także bardzo. To już wszystko. Proszę, pan starosta, proszę. Szanowni Państwo, absolutnie zbyt długo czekaliśmy, jednak czekaliśmy po to, żeby dać przestrzeń i czas dla rzekomych spadkobierców i właścicieli na uregulowanie stanu prawnego majątku w Pawłowiczach. Za długo czekaliśmy. Co najmniej o 10 lat, tak uważam. Dlatego, że ten teren cały czas ulega degradacji. Cały czas ulega zniszczeniu. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest zabytek z 1604 roku. Murowany kompleks pałacowy z 1604 roku na terenie powiatu sokólskiego. Wskażcie mi drugi, oprócz kościołów. Kościół być może w Zalesiu. Być może kościoły jakieś się pojawią na terenie województwa podlaskiego lub też w innych terenach. Natomiast to jest jeden z najstarszych zabytków na terenie województwa podlaskiego. Pałac Branickich i kompleks pałaców Branickich jest późniejszego okresu. Absolutnie wójt gminy Kuźnica czuje się i jest co najmniej samoistym posiadaczem tego kompleksu. Co najmniej. Moim zdaniem właścicielem. Jest jako jedyny wpisana gmina Kuźnica do Księgi Wieczystej. Nikt więcej tam nie jest wpisany. Ci państwo skarżący, których szanujemy i powiedzieliśmy im wyraźnie, że jesteśmy gotowi odkupić ten majątek lub też zapłacić im należne im odszkodowanie, jeżeli udowodnią to przed sądem. Mieli na to czas. My nawet, drogi dyrektorze, dyrektor Leszek Stankiewicz, nawet udzielaliśmy im wsparcia, żeby zrealizować i uregulować stan prawny. Robiliśmy to, panie dyrektorze. Wielokrotnie robiliśmy to, mówi pan dyrektor Leszek Stankiewicz, geodeta powiatowy. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Sądy za każdym razem odmawiały wpisu ich jako właścicieli. Na co mamy czekać? Aż to ulegnie degradacji totalnej? To już jest w trudnej stanie. Dyrektor Dębko, który zarządza tym w tej chwili majątkiem, twierdzi, że już teraz jest w bardzo złym stanie technicznym. Gmina w 99 roku pokryła to wszystko. Zwróćcie uwagę, że absolutnie, gdyby właściciele czuli się właścicielami, płaciliby za to podatki, by odprowadzali należności, daniny publiczno-prawne, by po prostu wykonywali wszystkie prawa, które są przypisane właścicielom. A podatki, sorry, ale by były tam duże. Oni z jednej strony, tak, cały czas chcą być jako właściciele traktowani, a z drugiej strony nie są w stanie udowodnić tego i mało tego, nawet nie chcą tego wszystkiego regulować. Nie, tak dłużej nie może to wyglądać. W tej chwili jest szereg programów, projektów, które są dedykowane renowacji zabytków. My oczywiście w pierwszej kolejności, na pierwszej planie stawialiśmy zawsze kościoły, bo one są najważniejsze z naszego punktu widzenia. Z punktu widzenia konserwatystów kościoły są najważniejsze. I my w pierwszym takim naszym programie renowacji zabytków na terenie powiatu sokólskiego przekazaliśmy historyczne środki na rzecz zabytków. Przypomnę tylko Państwu, kolegiata w Sokółce, tak?
prezbiterium, kościół w Rozedrance, kościół w Kundzinie, kościół w Zalesiu, kościół w Klimówce, kościół w Janowie, ale też kościół w parafia i Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, znakomicie odrestaurowane, stara plebania w Suchowoli. To są wszystko nasze działania tej rady. Ale w tej chwili przyszedł czas na Pawłowicza. Dyrektor Dębko zrealizuje to zadanie. Ja wierzę, że on jest wrażliwy na tym, w tej materii. Będzie tam Powiatowy Dom Kultury. Będzie tam, już przystąpiliśmy do projektów. Będzie tam karczma odrestaurowana, wspaniała, gdzie będziemy mogli nasze dziedzictwo kulinarne też rozwijać i prezentować na szerokim spektrum Polski wręcz. Będziemy pokazywać, jak pięknym w zabytki, nie tylko w przyrodę, ale również zabytki jest powiat sokulski. To będzie perła Sokulszczyzny. Proszę Państwa o to, żeby uznać skargę za bezzasadną. Jeżeli chodzi o poinformowanie skarżącej, pani Magda Grasewicz, kierownik referatu Rady i Zarządu, wykonała w tym tygodniu, wczoraj jeszcze telefon do pani skarżącej i powiedziała, że jest poinformowana, czuje się zawiadomiona o terminie i czasie rozpatrywania jej skargi i jak spisała z tego notatkę pani Magda i tutaj absolutnie nie możemy twierdzić, że te tezy pana Hołowni są po prostu tylko i wyłącznie gołosłownymi jakimiś gadkami, które no ocenili wyborcy, no niestety, ale nie dostał się do Rady Powiatu, dzięki Panu Bogu. I już nie będzie nas tutaj męczył tymi swoimi gołosłownymi tezami, które po prostu nie mają oparcia w faktach. I to jest najgorsze, Szanowni Państwo, że on coś twierdzi tylko jako hipotezy za cały czas. No przecież tak nie można, po prostu tak nie można. Szanowni Państwo, ratujmy ten zabytek. Proszę Was o współpracę. Mam nadzieję, że przyszła Rada Powiatu Sokulskiego też w taki sposób do tego będzie podchodziła. Liczę na to, bo to jest ważny obiekt z punktu widzenia dziedzictwa historycznego, ale też przyszłości Powiatu Sokulskiego i dumy Powiatu Sokulskiego, żebyśmy pokazali, jak ważnym byliśmy społeczeństwem, że potrafiliśmy stworzyć tak wspaniałe dzieła, jakim był ten pałac. Na pewno go otworzymy, całą zabudowę parkową, jak i również całą te trzy budowle, które tam są, pałac, oficynę i z boku oczywiście tą karczmę chcemy tam po prostu stworzyć. Proszę? I park, zabudowa oczywiście parkowa jak najbardziej. Bardzo Państwa proszę o to, żeby uznać tą skargę za bezzasadną, ale na końcu chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli właściciele, my też będąc, jesteśmy konserwatystami, szanujemy prawo własności. Jeżeli pozornie właściciele, bo tak to no, niestety, ale trzeba mówić, domniemani udowodnią swoje prawo własności, my jesteśmy gotowi na rozliczenie z nimi tych kwestii związanych z ich prawami i absolutnie nie będziemy się od tego uciekać, jak i również nie będziemy tego na żadnym etapie postępowania sądowego, jeżeli będzie ono prowadzone. Nie uczestniczyliśmy jako strona i nie kwestionowaliśmy ich prawa własności, dlatego szanujemy ich. Zresztą jestem w kontakcie, bo tam jest wielu współwłaścicieli tych rzekomych i za każdym razem z każdym z nich rozmawiałem, jak również rozmawiałem z ich pełnomocnikiem prawnym, bodajże któryś z adwokatów do mnie dzwonił. Też mu wyjaśniłem całą sytuację. Też mówiłem o tym, że my próbowaliśmy pomóc w uregulowaniu tego stanu prawnego, ale w tej chwili już za długo to trwało. Było co najmniej dwa podejścia. Przepraszam, cztery podejścia w postępowaniu sądowym u nas, o wpisanie ich do Księgi Wieczystej. To się nie powiodło. Za długo to już trwa.
mówimy dość, przystępujemy do prac. Na koniec chciałbym oprócz podziękowań dla Rady Powiatu Sokólskiego i Zarządu podziękować panu Pawłowi Mikłaszowi. Bez jego mądrości, bez podejścia takiego mądrego, by się nie udało tego zrobić. Długo go do tego namawiałem, ale w końcu się to udało. Podpisał ze mną umowę, z nami umowę z Powiatem Sokólskim i możemy przystępować do pozyskiwania środków, do projektów, do wszystkiego, co jest związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem naszego dziedzictwa historycznego i zabytków, co jest naszym i moralnym, i prawnym obowiązkiem. Tak to do tego podchodzimy. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę o przygotowanie głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę Sokólskiego. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki za głosowanie. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Głosował z głosów za 15, jedna osoba przeciw, dwie osoby wstrzymujące, jedna osoba nieobecna. Uchwała została przyjęta.